Na politycznej mapie regionu Jaworzno było omijane przez znanych polityków. To jednak zmieniło się w tegorocznej kampanii do Europarlamentu. W każdym tygodniu gościli u nas czołowi politycy wszelakich ugrupowań. Nie zabrakło też Jarosława Gowina z ugrupowania Polska Razem, który wyraził swoje poparcie dla jedynej kandydatki z Jaworzna. Pani Agnieszka Białek jest na trzecim miejscu, czyli bardzo wysoko. Jest też pierwszą kobietą na liście i jestem przekonany, że będzie zbierać głosy nie tylko Jaworznian, ale na całym Śląsku. Nazywam się Agnieszka Białek, jestem kandydatem do Parlamentu Europejskiego. Jestem działaczem społecznym, czyli docieram do osób w bezpośredni sposób. Prowadzę kampanię door to door, dlatego nie mogliście mnie Państwo zobaczyć na billboardach. Ja masę godzin spędziłam na mieście, wśród ludzi. To są wszystkie targowiska, to jest Kocia od kilku dni. Poza tym jestem trenerem biznesu. Prowadzę zajęcia, wykłady dla osób dorosłych. Także osoby, które mnie znają, miały okazję się przekonać, kim jestem. Prowadzę również zajęcia nie tylko w Jaworznie, na Śląsku. Liczę na to, że Polska Razem Jarosława Gowina przekroczy próg wyborczy. To jest moim celem. Dlaczego warto głosować w wyborach? Ponieważ zawsze mamy szansę zmienić coś w kraju, wiadomo. A w wyborach do Europarlamentu? Mamy szansę zmienić też Unię Europejską, wiadomo, nowe twarze, zawsze nowe pomysły. Konferencja prasowa odbyła się na Jaworznickim Rynku tuż przed biblioteką. Niestety rozpoczęła się od publicznej skargi na działanie jaworznickiej władzy samorządowej. Kandydatka Polski Razem mówiła o trudnościach w organizacji spotkań dla rodzin w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W lutym tego roku zwróciłam się do dyrekcji tej biblioteki o nieodpłatne udostępnienie sali. Chciałam dla dzieci i młodzieży wyświetlać dobre, wartościowe filmy, na które wcześniej nabyłam licencję na publiczne pokazy. Dopiero 3 dni temu odebrałam z poczty odpowiedź dyrekcji biblioteki oraz jednego z wiceprezydentów miasta. Miasto prawie przez 3 miesiące pochylało się nad tym skomplikowanym problemem. Stwierdziło jednak, że nie są mi w stanie udostępnić sali, mam za to zapłacić 50 zł. Ja, matka wielodzietnej rodziny, mam miastu zapłacić równowartość 20 litrów mleka za przywilej zorganizowania bezpłatnego pokazu dla biednej młodzieży z tego miasta. Jesteśmy jako instytucja zobligowani do stosowania uregulowań wynikających z prawa autorskiego. W związku z powyższym nie możemy brać odpowiedzialności za publiczne odtwarzanie filmów z prywatnych zbiorów bądź stowarzyszenia. Samorządy w Polsce często przejmują obowiązki, które powinny spoczywać na rządzie, na administracji państwowej. Bardzo żałuję, że tutaj w Jaworznie nie ma zrozumienia dla wagi polityki rodzinnej. Kolejnym elementem było przedstawienie zarysów programu wyborczego, który skupia się na gospodarce i rodzinie. Polityka rodzinna to jest jeden z dwóch podstawowych filarów programowych Polski Razem. Ten drugi filar to jest oczywiście gospodarka. Chcemy obniżenia podatków, chcemy podniesienia zarobków Polaków. Nie może być tak, że 25 lat po upadku komunizmu Polacy ciągle zarabiają 4 razy mniej niż mieszkańcy Europy Zachodniej. Chcemy uproszczenia prawa gospodarczego, chcemy wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, które są kołem zamachowym polskiej gospodarki. Chcemy wreszcie wyrównania szans polskich przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych, zwłaszcza tych wielkich koncernów, które w Polsce praktycznie w ogóle nie płacą podatków. Sympatyków i widzów nie było wielu. Napięty harmonogram spotkań liderów partii spowodował, że ich odwiedziny są intensywne i krótkie. Niestety nie na wszystkie pytania publiczności usłyszeliśmy odpowiedź. Mieszkańcy Jaworzna mogą być zadowoleni, że w tej kampanii krajowi liderzy ugrupowań znajdują czas na odwiedziny naszego miasta. W dniu wczorajszym odbyło się również spotkanie z Arturem Zawiszą. Wcześniej gościli w Jaworznie Tadeusz Cymański, Tomasz Adamek i Janusz Korwin-Mikke.